No, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Shiro. Mieliśmy ostatnio w naszym Drake Hollow dosyć potężne stworzenie w naszym obozie. Mądry kruk, normalnie ich nie rozumiem. Było tu tak ładnie, ale im w głowie tylko ogień i zniszczenie. W ogóle nie czują harmonii. Obawiam się, że to komplikuje twoją sytuację. Wygląda na to, że pilnują przejścia. Tędy się nie przedostaniemy. Mandrowie mają wyjątkowy sposób poruszania się po cienistej krainie. Mogą cię zabrać w bezpieczniejsze miejsce, podczas gdy ty odzyskujesz siły. Kiedy tam dotrzesz, powita cię moja przyjaciółka. Może być nieco oschła, ale z czasem złagodnieje. Potrafi rozpoznać ludzi o dobrym sercu. Udaj się do nowego regionu. Wow, zdążymy. A właśnie, w ogóle chciałem zobaczyć jeszcze, co my mamy tutaj do tworzenia. Mamy nowy płot, zasilanie, przekaźnik zasilania, fajnie. Woda użytkowa, mamy pompa ze skażoną wodą i przekaźnik wody. Nowe roślinki, jakieś dyrdymałki. Tu nic więcej nie ma. Jeszcze nie ogarnęliśmy sobie niestety tego, co chciałem. Kryształ nawigacyjny. Są kryształy nawigacyjne, ja już je mogę robić. Kurde blaszka, no. Ja pierdzielę. No nie wierzę. No nie wierzę. Naprawdę to już mamy. I mogę ich sporo zrobić. Dobra, na razie zrobimy dwa. Potem jak będą potrzebne, to sobie po prostu je ogarniemy. O nie! Zdemontuj kryształ. Nie chciałem tego. No właśnie, te kryształy pozwalają nam na podróż. Tylko teraz pytanie. Pytanie jest takie, czy my zostajemy, żeby pobawić się tutaj dalej, bo tu jest jeszcze jedna manderka, jest dosyć sporo surowcy i tym podobnych. Wolałbym na razie tutaj zostać. Wolałbym na razie tutaj zostać, bo to naprawdę potem się może przydać. I pokażę wam, na czym polega dokładnie sprawka właśnie z tymi różdżkami. Możemy jej użyć. I możemy to połączyć. Jeżeli mamy połączone z naszą główną bazą, to dzięki temu teraz możemy sobie po prostu przejeżdżać przez różne części. I to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne. Możemy szybko się przemieszczać pomiędzy bazami i pomiędzy lokacjami, więc myślę, że teraz jakbyśmy sobie to poogarniali, to dalszy exploring byłby znacznie łatwiejszy. Znacznie, znacznie łatwiejszy. Możemy sobie tu postawić to. Użyjmy, połączmy sobie. Drzewa chyba zasłaniają. To znaczy, że trzeba je ściąć. To znaczy, że trzeba je ściąć. Mówię, ja tak nie chcę nawet tej gry zbytnio speedrunować, no bo... No jaki to ma sens? Lepiej sobie te surowce pozbierać, pozbierać manderki, bo potem może być problem właśnie z obozem. A raczej z punktami doświadczenia obozu. Połącz. O, i teraz mamy. No i fajnie. Bardzo fajnie. Możemy sobie zrobić więcej tego. Wytwarzanie rozmaitości. Kryształ nawigacyjny. Zróbmy sobie ich 7. Zróbmy sobie ich 7. No jeszcze ty. Już cię nie ma. Już cię cholero jedna nie ma. Kolejny kryształ zrobimy sobie w tym miejscu. Akurat jeszcze tamten widzimy. Jeszcze tamten widzimy, tylko czy my możemy sobie to... Kurde! X. Nie chciałem tego tak zrobić. Dobra. Połączmy. Za daleko? Czy drzewo zasłania? W ogóle mamy najazd za chwilę. Ja tak sobie tutaj podróżuję, tak nie zwracam uwagi na to, a tu jest przecież za chwilę najazd. 2 minuty zostały, no niedużo. No niedużo. Dobra, zobaczmy, czy teraz go możemy połączyć. Czy jednak będzie zasięg
Za mały. No za mały zasięg. Za malutki zasięg. Myślę, że tu już możemy go połączyć. No i jak Tony Hawk, lecimy na tych naszych pnączach. Możemy sobie jeszcze przyspieszyć. Nawet nie musimy używać teleportów. Nawet nie musimy używać teleportów. Nepcio, w ogóle tobie możemy chyba kryształki dać, prawda? Daj kryształ. A na razie ci nie damy. Otrzymaj dar. Dawaj, strzała. Jedna sztuka, no dobra. Zawsze coś. Zawsze coś. Kulejemy z jedzeniem. Mogę sobie to uzupełnić. No i wody nie mamy. Nie mamy wody. Zadujemy sobie kociołek. I już wodę mają cwaniaczki. Wszyscy śpią, wszyscy śpią. To chyba Nepcia nie śpi, prawda? To chyba tylko Nepcia nie śpi. Miałem zrobić w końcu... Czy to jest sens teraz wydawać surowce? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Jak ta sytuacja tutaj wygląda u nas? Notatki, czyli tutaj nawet nie musimy zbytnio. Dostawczaki tutaj są. Ale i tak musimy przejść przez tą mapę. Musimy przejść przez tą mapę. Bo cztery dostawczaki. Oj, to mi się podoba. To mi się podoba. Tu jest jeden, no to byśmy polecieli w ten sposób. Tu też jest dostawczak, czyli moglibyśmy... Nie wiem. Dobra, coś pomyślimy. Coś pomyślimy. No i ta wędka jest naprawdę spoko. Ta wędeczka jest naprawdę spoko. Gdzie jesteście, gnoje? No. Czemu wy się targetujecie na tych cholernych budynkach? Won, gnoju. Manderki siedzą tutaj. Mandereczki siedzą tutaj. Won. Wow! Poczpara, bo jak ja cię kopnę w dupę, to będzie ci niemiło. Pięknie. Pyk. I po najeździe. I po najeździe. Spryskiwacz ze środkiem chwastobójczym. To jest normalny. Nie, no musimy to wziąć. Musimy to wziąć. Nie ma innej opcji. Ja w ogóle bym sobie wziął. To był chyba szlifowany cyjanit, prawda? Czy nieprawda? Okruchy cyjanitu, przepraszam. Ten nasz wodny duszek, on był niebieski, z tego co pamiętam. Mamunio, to byłeś ty? Nie, to nie byłeś ty. Który to był? Zielony? Nie. Gdzie wy jesteście? Bo znaleźć to jest naprawdę... ograniczy z cudem. Mamunio, to jest szczęściarz. Nie, to byłeś... Nepcio, to byłeś ty. Daj kryształ. Okruchy fluorytu. Okruchy fluorytu. W ogóle mogę wziąć te kamienie wszystkie. Nie wiem po co, ale wezmę. Tylko, że tego się nie da jakoś posegregować, bo by się bardziej przydało. Fluoryt, cyjanit. Uuu, celne uderzenie możemy tobie dać razy 3. Daj kryształ. Dobra, dajmy ci. Cyjanit razy 1. Fluoryt razy 1. Ej, panie, zatrzymaj się. Fluoryt razy 2. Czyli i tak Nepciowi nie możemy dać więcej. Nie możemy dać mu więcej, niestety. Stój. Dajmy ci ten kryształ. Trochę jej urośniesz. Jeszcze trochę jej urośniesz.
Jadeitowi, czy Jadeit tutaj mamy jeden tylko. Cyanid też jeden. Dobra, bo ja muszę wziąć tamtą broń normalną. Zaraz ona może zniknąć i będzie problem. Kiepski garłacz. Czemu ja mam tyle tych sztuk tutaj? Wszystko. Wrótnia do balonów też nie chcę. Odłóż kryształy. O, tu się da też po prostu odłożyć kryształy, świetnie. A chyba nasze bybziki wzięły to. Wszystkie. No i dobra, kiepska kosa wystarczy. Kiepski łuk sportowy też starczy. Karton soku to też sobie odłożymy, bo jest niepotrzebne w tej chwili do nas. I myślę, że jest git. Tak, nasze bebziki musiały to wziąć. Bo nie przypominam sobie, żebym miał coś takiego. Garłacz, wędka, dobra. 5-11. Starczy. Gdzie jest nasz Tony Hawk? Nie w tą stronę. Więc myślę, że jeszcze kilka odcinków sobie spędzimy na tej mapce. To sobie zdemontujemy. Zdemontuj kryształ nawigacyjny. Weź, nie rób tego. Mówiłem, nie rób tego. Dobra, użyjmy sobie kryształu ochronnego. Bo nie jestem pewien, czy to starczy. O, robi się niebezpiecznie. Dobra. No zresztą te kryształy nawet tworzą taką powłokę. Nie wiem, czy zauważyliście. Taką bezpieczną strefę. Połącz. No i dobrze, że nie polazłem na wyspę całkowicie. I zrobimy sobie wejście na górę, takie całkowite. Stąd będzie chyba najlepszy widok. Stąd może być najlepszy widok. O, na przykład na takim kominie sobie postawimy. No co mi tam? No, tylko że Shiro... że Shiro chyba nie pomyślał trochę, co? Mogę też to w inny sposób zrobić, teoretycznie. Ups. Połącz. No, połącz. Kontrol, szybciej. No i mamy wbitkę na górę. Ups. I teraz tak. Dopiero tu są dostawczaki, to trzeba też o tym pamiętać. Myślę, że zrobimy sobie teraz przejście na tą stronę. Jesteś pewny, że chcesz to zrobić? Nie wiem, czy mnie hitnął, czy mnie nie hitnął. Nie! Fuck me! Nie chciałem tego zrobić, no ale dobra. Użyj. Połącz. Ops. Ale dobra, chyba nawet w miarę spoko wyszło. I tak, potrzebujemy przejścia tutaj. Też trzeba pamiętać. Nam pokazuje mniej więcej właśnie zasięg, który mamy. Trzeba trzymać Q. Trzeba trzymać Q. Połącz. Tam dwie sztuki zostały. Anuluj.
Dobra, przechodzimy sobie tędy. O nie, duże. A z taką bronią to możemy z wami walczyć. Au, 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 au. Spadaj. No i pociski do garłacza. Dobra, to mi się podoba. To mi się podoba. Połączmy to. Nie mówcie, że za daleko. No właśnie. Nie mówcie mi nawet, że za daleko. Bardziej się martwię o to, że nie wiem, gdzie jest ten dostawczak. To jest ta wyspa, prawda? Tak, to jest ta wyspa. W ogóle my sporo rzeczy tu znów zostawiliśmy. Panie dostawczaku, gdzie pan jest? Dodaj. Noż ty gnoju, cymbale jeden. Dobra, po tej stronie jest dostawczak. Trzeba pamiętać o tym. Trzeba o tym pamiętać, a kryształ jest tu. Więc teoretycznie, jakbyśmy go postawili mniej więcej... tu. I połączyli go z tej strony. I połączyli go z tej strony. Znaczy, ja nie będę w stanie połączyć tego zostawczaka bezpośrednio. Można spróbować. Ale chyba nie. Nie ma opcji. Nie ma opcji, jest za kamieniem. Szkoda. Ale dobra. Mamy dostawczaka i w tej chwili właśnie powinny lecieć przedmioty. Czemu nie lecą? Czemu nie lecą? O, lecą. Lecą nasze przedmioty. Dobra, teraz musimy w tą stronę zacząć produkować się pod tym względem. To my już nie mamy niestety tych kryształów nawigacyjnych. Zróbmy wszystkie. No ale to jest tylko 5 sztuk. To jest tylko 5 sztuk. Szału nie ma, dupy nie urywa. Bum. Nie wiem, czy jak tutaj byśmy tego nie zrobili, to akurat właśnie nie byłoby zasięgu. No, naprawdę. Weź, odczep się. Odczep się, gnoju. To drzewo i tak by chyba zasłaniało. To drzewko i tak by zasłaniało. Połącz. No właśnie. Piękny punkt nawigacyjny. Ale te drzewa też będą zasłaniać, więc też je od razu zetniemy. Co by nie przeszkadzały. Czy na tej wyspie byliśmy? Byliśmy. To jest ta kampania włókiennicza Nowej Anglii. My byliśmy już dalej nawet. My byliśmy już nawet dalej. Dobra, nie zdążyłbym niestety. Marnotrawstwo kryształu, wiem. O. I co, w tym miejscu byłoby git. Połącz. Nie byłoby git? Może by dziady jedne. Ale tu już by było git, prawda? Też nie? Co tu? Tu już ci pasuje. No dobra. Może być i tak. Bardziej martwi mnie to, że teoretycznie to tak średnio z tym połączeniem tam będzie. Tak średnio z tym podłączeniem będzie niestety. Tu już byliśmy. Nie trzeba to zrobić na jakiejś górce, coś mi się wydaje. Serio? Kundlu. Przynajmniej siadłeś. Jeszcze ten oczywiście się musiał tutaj
napatoczyć. Gangreniarz jeden. No nie mówcie, że to naprawdę. Jaja sobie robicie? Szczęście nie. Na szczęście nie. I tak, tutaj jest drewno. To trzeba o tym pamiętać. Drzewka też sobie trzeba ściąć, żeby nie przeszkadzały. I to taki odcinek dzisiaj łączeniowy. Daleko? Daleko. Ja nie chciałem tego w sumie, tylko chciałem to. Dobra, zobaczmy sobie jak daleko. Weź się zamknij. Dobra, już sobie poszczekałeś. Wystarczy. Połączmy to z tym. No. Co wy się tak dzisiaj respicie? Ten czart ma piąty poziom. Ten czart miał piąty poziom. A to gnój. A gdzie jest podłączenie? Daleko. Pyk, za 5 punktów. Dobra, jedna strzała też się przyda. Czy coś tam mamy jeszcze? Tu też są dostawczaki. Trzeba o tym pamiętać. Trzeba o tym pamiętać, to jest poziom zalewu w ogóle 29, to jest spory zalew. Ale, zanim w ogóle coś podłączymy, to trzeba te drzewa wykosić znów. Bo one są bardzo irytujące. Są bardzo irytujące. Przez to nie widzimy, gdzie w ogóle coś stawiamy. No w sumie tutaj ta miejscówka nie byłaby zła, jeżeli chodzi o podłączenie. Tu? Uratuj po jednym manderku każdego rodzaju, by kochano osiągnięcie. No, ciekawe. Ciekawe, dlaczego dopiero teraz. O, jak pięknie. Już sobie tu podłączymy. I już drewienko sobie leci. W sumie mamy darmowe podłączenie tutaj. 14, aż 14 drewna. Normalnie delicje. Czy tam w ogóle warto iść w tej chwili? Chyba nie warto. Jeszcze jeden manderek. No sporo dostawczaków tu jest. Naprawdę jest sporo ich. Skrytka? Bon. Tak by się wydawało. Ej, ja tu byłem na pewno? Shiro i jego refleks szachisty. Och. Nie no, coś tu ewidentnie jest. Ja to przegapiłem. Coś tu jest. Trzeba by na pewno. No nie masz tu żadnych skrytek już. I chyba dźwięk zbugował. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ale chodźmy już sobie na tą wyspę nową. Tylko tak, potrzebujemy kryształu i potrzebujemy nabiał Brine Tree. Spoko loko. Myślę, że ustawimy sobie tutaj dopiero. Skończyły nam się? Oh no! Świetli kamienia nie ma. Co my teraz zrobimy? To będzie pułapka, prawda?
Tu będzie pułapka. W ogóle czemu taki dziwny się obraz zrobił? Nie rozumiem trochę tego. Wow. No tu się od Janie Pawla. Coś tu chodzi, zacznijmy od tego. Co to jest? Jak ja cię nienawidzę, jak ja cię kurwa nienawidzę. Jak ja cię nienawidzę. Zdrowia mieliśmy mało i dlatego? Nie. Naprawdę, no ta wędka jest fajna w opór. Fajna w opór jest ta wędka. Co tu się dzieje? Czemu mamy taki rozmazany ekran? Oprócz tego jednego planu. To tu nic nie ma. Tu nic nie ma oprócz tego jednego planu. Ciekawe. To oznacza, że jest po prostu duża ilość tego barachła tutaj na tej wyspie? Eteru? Z eter, raz zalew mówię. Ja mówię tak jak czytam. Nie, ale ta wędka jest oporowa. Naprawdę, ta wędka jest oporowa. Mimo iż jest wolna, to jest oporowa. ...20 PD. Pyk. Ale nie widzę, żeby to jakoś malało. Ten efekt, który mamy w tej chwili nałożony na siebie. A, okruchy świetli kamienia. Nadal czekam na świetli kamień. W ogóle są drzewa wycięte? Czemu? Ja ich nie wycinałem. Także myślał. Także myślał, że to będzie pułapka. Chodź tu. Zamknij się. I leż. Zamknij się i leż. No chyba to jednak się ima tym eterem. Widzę, że chyba jest coraz mniejszy ten efekt. Albo dlatego, że się oddalamy od tamtego miejsca. To jest też prawdopodobne. To jest też prawdopodobne. Rozwalimy sobie najpierw ten eter tu na zewnątrz, dopiero potem wyjdziemy do budynku. Na dole jeszcze jest ten eter. No, sporo tego jest. Ach, kundelbury. Oż ty gnoju. Oż ty gnoju jeden. Nienawidzę cię. Nienawidzę tego barachła. Po tej stronie coś jest, widzę. Uuu, zielona pałka jednoręczna. To też może być ciekawe. Oj, w ogóle zielone przedmioty poleciały. Wow. Wow, wow, wow. Podoba mi się to. Nie, no ta pałeczka też jest fajna. Ta pałeczka też jest fajna. Podoba mi się to. Ta pałka chyba nawet bardziej od tej wędki. Ta pałka chyba nawet bardziej od tej wędki. O, tędy nie wyjdziemy, co? A jednak wyszliśmy, dobra. Wszystko jest git. Tam nawet nie wiem, czy coś znajdziemy, ale jeszcze spróbujemy tam wejść. Spokojnie. Spokojnie, spróbujemy tam wejść. Tutaj mamy... Tutaj nic nie mamy. Tylko sznurówki. O, kolejna wędka zielona chyba. W końcu zaczynamy znajdować jakieś... Wow! Jakieś lepsze przedmioty. Co to jest?
porę kosetnika. Jezu, ile tego tu jest? Ile tego tu jest? I nowy wygląd. Baseballówka. Błyskotki. Tak, mamy gofrownicę. Mamy toporek. Czas najwyższy. To po niektóre przedmioty wyrzucić do kosza. Gofrownica. 77 obrażeń. To jest 91. 124. Kurde, no fajne to są te przedmioty. Naprawdę eleganckie. Ta gofrownica nie jest jakaś ambitna. Toporek z osadnika 77 obrażeń. O kurde, dobra, to ja biorę. Ten toporek mi się podoba. No ale jak widzimy, tutaj mamy chyba wszystkie moby, które tu występują. Czyli dużo ich nie ma, 3 sztuki. No plus te wybuchające oczywiście, ale no wybuchających tutaj nie mogło być, bo przecież one wybuchają. One wybuchają, w ogóle już musimy kończyć odcinek, kurde no, musimy kończyć odcinek. A ja jeszcze nie przeszukałem tej wszystkiego. W ogóle zauważyłem, że tutaj jak przechodziliśmy, było wejście. Tutaj jest zablokowane z dwóch stron, ale nie z tej. Ale nic nie ukryli, naprawdę? Kurde. Ja może coś fajnego ukryją. No to nic. Nic, nie nagrodzili gracza, że jest pomysłowy. Na dachu chyba też nic nie ma. Chyba, bo tak patrzę. Ale nie, nic tu nie ma. Tak? Tak. Jak wygląda w ogóle nasza mapka? Dostawczaki. Okruchy kamienia. To chyba to jest nawet. Świetlikami, prawda? Prawda. Więc możemy sobie znów zrobić kryształ nawigacyjny. Ale, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A wy mi napiszcie, czy mamy iść dalej i zostawić tego manderka. Manderka na pewno wezmę jeszcze. To jest na pewno. Tylko pytanie, czy ja mam iść już dalej, opuszczać całkowicie te wyspy, nie zbierać surowcy, czy jednak może wyklirować wszystkie tutaj zgromadzone rzeczy i dopiero wtedy ruszyć w dalszą trasę. A tymczasem wielkie dzięki, pamiętajcie o subskrypcjach jeszcze raz i widzimy się w następnych odcinkach z Drake Hollow. Trzymajcie się, hej hej!